Jak pozbyć się wstydu? <laughs> wstyd. Potężna siła, która tworzy nasz świat i niszczy nas samych. Uczymy się wstydu od dzieciństwa. Cnota, jak twierdzili niektórzy filozofowie, zwierciadło społeczne. Czy coś, co niszczy nam życie? Znasz wstyd, każdy zna. Co zrobić, żeby wstyd nie niszczył nam życia? O tym w tym odcinku. Pamiętacie mantrę na niewstyd z przedstawienia Malina w Teatrze Studio? Niedawno o tym opowiadałam. Aktorki wypowiadały mantrę na niewstyd. Nie wstydzę się, że. No co tam było? A, że mam 39 lat. No nie ja. Aktorka Maliny, no ja mam więcej. Można się wstydzić każdego wieku. Ja kiedy miałam 20 lat, wstydziłam się, że tak mało wiem i mało znaczę, że w związku z tym nie mam prawa do wyrażania swojego zdania. 20, 39, 49. Każdy wiek jest dobry do wstydu. Czy to nie dowód na jego absurdalność? I czy wystarczy odśpiewać mantrę, żeby przeszło? Wstyd ma chronić przed niewłaściwymi zachowaniami. Pytanie, co jest niewłaściwe? I na ile wstyd to coś, co narzuca się nam, a na ile my narzucamy sobie sami? I czy nie lepiej by naszym postępowaniem zamiast wstydu kierowała prawda, czyli autentyczność? No, tak docieramy. Dobrene Braun, badaczki, naukowczyni, która mnóstwo pracy poświęciła zgłębianiu tajemnicy Wstydu. Napisała o tym wiele prac, między innymi książkę Dary niedoskonałości. No już sam tytuł jest zaskakujący. Co to niby dobrego w tej niedoskonałości, a kto to by chciał być niedoskonały? Dar? <noise> Powiedzmy sobie szczerze. Wszyscy jesteśmy niedoskonali. Choćbyśmy się starali nie wiem jak. Choćbyśmy pazurki zdarli. Wychodli na wiór. Jesteśmy niedoskonali. A kiedy niedoskonałość staje się problemem? Kiedy brakuje nam poczucia wartości. Kiedy odczuwamy, że jesteśmy niewystarczający. Kiedy nie wierzymy w swoją wartość. Stanę się wartościowy, kiedy spełnię jakieś warunki. Wielu z nas tak ma. No, no pewnie, że wielu. Dlatego Brené Brown mówi o odwadze. O odwadze do bycia niedoskonałym. Bo właśnie remedium na wstyd jest odwaga. Łatwo powiedzieć, co? Łatwizna, jasne. Bądź odważny. Brena nas uspokaja. Odwaga to nie jest coś dane przez los raz na zawsze. To coś, co wymaga ćwiczenia, co można wypracować. Odwaga wynika z pracy nad sobą, bo odwaga nie jest nieodczuwaniem strachu, tylko zarządzaniem nim. Kiedy zdejmujemy z siebie różne Narosłe w życiu społecznym warstwy te, te, te nakładki, że powinno być tak i tak, że należy, trzeba, dotrzemy do najgłębszej, najdelikatniejszej warstwy wrażliwości i autentyczności. Jeśli pozwolimy jej pobyć na powierzchni, na powietrzu, w pełni w wolności, może okaże się, że niepotrzebnie ją chowaliśmy, że tak jest lepiej. Jak mówi Brenne, nie można uśmierzyć niektórych odczuć. Jeśli ukrywasz, tłamsisz nieprzyjemne odczucia, nie mają szansy wyrazić się te przyjemne i przestajesz żyć pełnią. Najważniejsze to zrozumieć, że my ludzie nie różnimy się tak bardzo. <laughs> Wiele nas łączy. Możemy się wspierać, bo mamy zasoby, żeby rozumieć się wzajemnie. Wystarczy się otworzyć. Jak mówi Brenne, elementem życia w autentyczności jest wspieranie innych. Możemy e, sami zadbać o własną autentyczność, no tak, ale i możemy pomóc innym żyć w autentyczności. Współczucie. Rozumiem cię, bo mam podobnie. Tworze tworzenie więzi, Brenne nazywa energią, jaka tworzy się między ludźmi, gdy są wysłuchani, e, ta energia musi płynąć w obie strony bez osądu. Daje sobie i tobie przyzwolenie. Możesz się potknąć, załamać, możesz czuć się źle. Wszystko dzieje się w kole współzależności. Tam, gdzie jest autentyczność, szczerość, otwartość, tam jest przepływ, elastyczność, łagodność. Równowaga. Jung nazywał wstyd bagnem duszy Bagno hmm. Kto by chciał się zapuszczać na bagno. Ale jak mówi Brenne, Skoro ono już jest, może lepiej nauczyć się po nim poruszać. Jeśli zamkniesz oczy, na pewno postawisz nogę nie tam, gdzie trzeba, i otwórz więc oczy. O co tu chodzi? O zgodę na wstyd. Szczerze rozmawiać o naszym wstydzie? Hmm. Wyższa szkoła jazdy. Ale wstyd traci swoją moc, gdy się o nim powie. No to prawda, znamy oczyszczające historie osób, no nie wiem, na przykład uzależnionych, które w ramach terapii mówią o swoim problemie. Prawda cię wyzwoli. Jak mówi Brenne, wstyd przypomina ząb w aparacie. Kiedy go czujemy, jesteśmy spowkusowani tylko na nasze niedoskonałości. Wystarczy oddalić, objąć szerszy obraz. Okaże się, że nie jest tak źle. Inni mają podobne problemy. Oprócz złych stron są dobre. W szerszym kontekście sprawy się zmieniają. Nie wierzymy w siebie, nie mamy poczucia wartości, dlatego żyjemy w przekonaniu, że jeśli inni zobaczą, jacy jesteśmy, odrzucą nas. Wstyd powiązany jest z perfekcjonizmem. Chcemy być idealni. Tworzymy tarczę, która nas ochroni przed światem. To sztywna nakładka, która oddziela nas od świata i tworzy obraz doskonałości. Tylko że zaraz doskonałość to stan nieosiągalny, tego nie ma. Dlatego Brenne mówi: Rozwijaj współczucie dla siebie. Czasami jesteśmy dla siebie największym wrogiem. Nie mamy dla tej tutaj do wyrozumiałości. Wiem o tym dobrze, znam ten stan i tę niechęć do siebie. No, chyba większość z nas zna. Współczucie dla siebie to e, łagodne podejście do siebie, delikatność. To poczucie wspólnoty z innymi, które polega na tym, że, że rozumiemy, że wszyscy odczuwamy podobnie. No i uważność, świadomość, obserwacja. Tędy wiedzie droga do autentyczności, o której Brenner mówi tak wiele. Autentyczność, prawdziwość, otwartość, elastyczność. Czy ludzie są albo prawdziwi, albo sztuczni? Czy to jest zero jedynkowe? Prawdziwość to jest coś, co tworzy się cały czas z codziennymi wyborami, obawami, lękami, reagowaniem na nie. Coś, co się buduje, co jest efektem. Naszych starań. Prawdziwość to codzienna praktyka, tak mówi Brenner. Wiele jest inspirujących wątków w tej książce, ale dla mnie najbardziej inspirująca jest ta pochwała niedoskonałości. Niedoskonałość jest piękna? O, oh, tak. Kimcuki, japońska metoda sklejania ceramiki złote otłuczone biedactwo, taka czarka? Nie, dzieło sztuki. Czarka ta moja, jest, przywiozłam z nią z Japonii, wyszczerbiła się troszkę. Uwielbiam ją. A wabi -sabi? Też japońska sztuka niedoskonałości. Stare, przeszarzałe, niejednoznaczne, tajemnicze. Chropowatość, która łaskocze rękę pęknięcie, przez które przebija się światło, odłupanie, które przyjmuje tajemnicze wzory, frująca się nitka, którą owijasz na palcu. To wszystko to energia i tajemnica, która odkrywa się w trakcie i szacunek dla każdej formy istnienia. A niepewność? Niepewność to otwarcie na nieoczywistość, niejasność to wielka przestrzeń, kreatywność. Trzeba tylko dać sobie przyzwolenie na to. Brenę zaprasza, by wziąć udział w rewolucji autentyzmu, która zaczyna się od słów. Moja historia jest ważna, bo ja jestem ważny. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. Twórzmy razem ten nasz cudownie niedoskonały świat.